ten elektryczny w tej chwili jest dostosowany do CO, a my tam jeszcze mamy kwestię CWU, czyli ciepłej wody użytkowej. No już teraz w tej chwili nikt nie ma złudzeń co do tego, że ceny wzrastają o 20%. Też dysponują i budżetami remontowymi takimi. No w związku z tym myślę, że tam też jest dosyć duże pole do popisu dla kreatywnych. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu. To dla naszych nowych widzów informacja. A co się za tym kryje, to kwestia choćby nawet tego, że w przypadku off-gridu zasilamy się z własnych źródeł energii, dzięki czemu wychodzi na to, że można nie płacić rachunku. Czy aby na pewno nie trzeba płacić rachunków? No, jeśli to wszystko zrobimy dobrze, a przykłady ku temu są już u nas w naszym kraju, w związku z tym z całą pewnością jest to możliwe. Co tam u nas się dzisiaj będzie działo? Akurat jesteśmy w trasie, jedziemy do Eltermu, czyli jedziemy do firmy, która zrobiła dla nas piec, który mamy testować w zakresie tego, czy jest w stanie nam zasilić ogrzewanie. Na pewno jest w stanie, tylko kwestia jest tego rodzaju, że trzeba go przetestować w boju, tak? W związku z tym będzie u nas testowany. W tej chwili lecimy, na pewno to, co załatwimy, zrobimy, to będzie tu dużo rzeczy, między innymi kwestia odebrania obudowy od tego pieca, ponieważ w czasie transportu się uszkodziła, czyli gdzieś tam padła w ramach tutaj, powiedzmy, przygód z kurierami. Domyślam się, że u Was, tak jak pisaliście w komentarzach, też się takie rzeczy zdarzają. Co? Oprócz tego bardzo w ogóle dziękuję Wam, że jesteście razem z nami, że komentujecie, piszecie, lajkujecie i to naprawdę bardzo dużo tutaj znaczy dla mnie, szczególnie osobiście jako dla osoby prowadzącej tutaj kanał. Ponadto w przypadku tej wizyty to o tyle pokładamy w niej dużą nadzieję, ponieważ mamy mnóstwo pytań, dużo znaków zapytania i byśmy chcieli się podpytać. Zdaję sobie sprawę z tego, że temat konstruowania pieca pod 100% off-grid, taki żeby był w stanie działać dzięki niedużemu zasilaniu z przydomowej, tutaj powiedzmy, że baterii, tak, czyli banku energii, ponieważ z banku energii będzie niedużo brał tego prądu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię zasilenia grzałek, no to wszystko leci z DC, czyli prosto z paneli. I to jest ciekawe rozwiązanie, że piec zamiast węgla, powiedzmy, tak, tudzież gazu, będzie wykorzystywał bezpośrednio tą zieloną energię. No i tak jak na ostatnim odcinku tutaj poruszaliśmy kwestię związaną z tym, no jak to ogarnąć, jak to podłączyć, ponieważ piec, kocioł ten elektryczny w tej chwili jest dostosowany do CO, a my tam jeszcze mamy kwestię CWU, czyli ciepłej wody użytkowej. Mamy z tyłu głowy różne, powiedzmy, alternatywne rozwiązania, ale chcielibyśmy w 100% jak gdyby wykorzystać kwestię tego pieca i z tego powodu też między innymi udajemy się do miejsca, w którym to wszystko powstało, tak? Czyli do kwestii jak gdyby konstrukcji, zrobienia. No a wiadomo, że najlepiej zawsze pytać wszystkiego tutaj u źródeł. W związku z tym na pewno będziemy chcieli poruszyć kwestię to obiegu wody, odbierania, czy jak tam te grzałki, czy one, powiedzmy, po osiągnięciu danych tam zadanych, powiedzmy, temperatur, czy one będą się rozłączały, co w momencie, o choćby nawet, bo to jest też ciekawe, jeśli nie będzie, powiedzmy, odbioru tego ciepła, tak? Czyli w momencie, kiedy okaże się, że z jakiegoś powodu, przykładowo, nie wiem, tam zatnie się grzałka, przepraszam, pompa, to w tym momencie, czy te grzałki tam się będą gotowały i nam to tam za chwilę, powiedzmy, nie... No, ja myślę, że pewnie to zostało przewidziane, ale z racji tego, że to jest piec taki, który działa jak gdyby na zasadzie takiego jednego wielkiego eksperymentu, no to wiadomo, żebyśmy chcieli tutaj przyłożyć się w kwestii rozpoznania tego tematu.
Bardzo taka, bardzo ciekawa kwestia, o której myślę, że warto by było tutaj wspomnieć, to są kwestie cen. Po prostu, wiecie, no my może tak bardzo tego nie odczuwamy jako promowanie off-gridu. Odczuwamy bardziej to chyba tylko pod takim względem, że to wszystko działa na naszą korzyść. To znaczy, jakiekolwiek podwyżki, ceny, wszystko co idzie w górę, powoduje to, że te nasze działania i propagowanie tego off-gridu, dla nas jest to super sprawa, tak? Bo dla nas to jest to świetna reklama. Oczywiście ta reklama bardzo dużo kosztuje wszystkich dookoła, tak? Z tego względu, że skoro powiedzmy płacimy, czy ktoś, kto płaci rachunki za ogrzewanie, za prąd, no to wiadomo, że przykłada się też do tego wszystkiego, no bo wiadomo, że on jest tutaj odbiorcą i płatnikiem, a jednocześnie z powodu no niechęci, no co jest zrozumiałe, tak, no bo jak te ceny galopują, no to trudno tutaj być zadowolonym z tego, to w tym momencie jak gdyby generujemy tą energię, która jest jak gdyby tutaj tym motorem napędowym do kwestii promocji off-gridu. W związku z tym oczywiście tak trochę z krzywą miną, ale bardzo się cieszymy, bo poruszanie tego tematu, że to kosztuje, że jest drogie, że coraz droższe i tak dalej, działa na naszą korzyść. Skąd to się bierze? To znaczy przyspieszenie cen za energię, prąd czy za paliwa, no możemy to nazwać tutaj też przecież również podłączyć pod to kwestię, czy gaz, czy paliwa kopalne typu powiedzmy węgiel. No w ogóle wszystko to, czym napędzane są te piece, bardzo często to są też przecież piece zasilane paliwem stałym typu, nie wiem, drewno, czy przecież są te na pelet, no różnego rodzaju jakby źródła pochodzenia tego ciepła są i te paliwa, one wszystkie ogólnie idą w górę. Jak to wygląda w kwestii proporcji? No już teraz w tej chwili nikt nie ma złudzeń co do tego, że ceny wzrastają 20-30%. Przyszły rok w ogóle też zapowiedzi są, że te ceny pójdą być może nawet i do 40% w górę. Zastanawiałem się tutaj jak gdyby w ramach też takiego po prostu przeglądania kanałów i oglądając przyjaciół, którzy też również są twórcami i prowadzą kanały. Jestem jak gdyby stałym tutaj widzem kanału Pompa Ciepła IPV. Pozdrawiam oczywiście Waldka i jako niezależny Piotra pozdrawiamy. Są też kanały, których osobiście nie znam twórców, ale też jak gdyby uważam, że generują bardzo merytoryczną tutaj wiedzę. To jest jak gdyby, tych kanałów jest naprawdę bardzo dużo, to już nie będę wymieniał, wszyscy widzowie, albo przynajmniej prawie wszyscy, którzy nas oglądają, też również zaglądają na te inne kanały. Natomiast informacje płynące z takich źródeł, powiedzmy tu krzyżowo sprawdzanych, powiedzmy przeze mnie, wychodzi na to, że ta cena też jest między innymi uzależniona od tego, że ja już pomijam to, że mamy jedną z najtańszych tam powiedzmy, że w Europie cen energii, choć tutaj rekordzistami powiedzmy to są Wyspy, chociaż oni już w Unii nie są, no to u nich Anglia, tam ceny są po prostu rekordowe, można powiedzieć, że prawie tam, nie wiem, no jak powiem, że prawie dwa razy wyższe niż u nas, no to pewnie nie skłamie, natomiast i tak nie zmienia to postaci rzeczy, że mamy bardzo duże dysproporcje w kwestii tej siły nabywczej tego pieniądza, czyli to ile oni gdzieś tam zarabiają w przeliczeniu na roboczo godziny i co mogą za to kupić, a u nas to nadal jak gdyby jesteśmy gdzieś tam, wiadomo, że na, no nie chcę już przesadzać, że na szarym końcu, ale pewnie też jakbym tak powiedział, to również będzie to bliskie prawdy. Co się okazuje, to ceny prądu, energii są też w jakiś sposób zaniżane, tak? To znaczy to jest tak, że to finalnie co my płacimy i tak pomimo tego, że płacimy coraz więcej, to i tak okazuje się, że my płacimy zaledwie tylko część jak gdyby tego prądu, wartości za tą energię, czyli potencjał zwyżkowy cen prądu jest ogromny, tak? Czyli kwestia 20, 30, 40% to jest tylko niewielka część tej faktycznej ceny produkcji energii. W związku z tym, jeśli
w ciągu najbliższych kilku lat cena nam się podwoi za energię, potroi. I to nie są żarty. Ceny energii to nie jest kwestia korekt rzędu 20-30% w górę, tylko to jest kwestia w ciągu najbliższych kilku lat razy dwa, razy trzy. I jeśli ktoś w tej chwili z Was komentuje albo poddaje pod... Oj, ktoś nam zajechał drogę. Albo poddaje pod wątpliwość kwestię związaną z... kwestię związaną z tym, że rozwiązania off-gridowe są za drogie, to powiem tak, być może faktycznie na dzień dzisiejszy tak jest, jeśli weźmiemy 1 do 1, czyli cenę dzisiejszą za energię. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę to, w jaką stronę zmierza cena prądu, to okazuje się, że tutaj naprawdę jest nad czym się zastanawiać. I też między innymi rozwiązania, nad którymi my pracujemy, tak jakby, i też temat związany z promocją off-gridu, o tyle w tej chwili jest w takim bardzo mocno przełomowym momencie, że choć dzisiaj jeszcze to w jakiś sposób gdzieś tam może się komuś nie łapać w te widełki, to finalnie to wszystko poprzez przyspieszanie tych cen i wzrostu zaczyna nabierać coraz bardziej tych takich barw w stronę tego, że po prostu będzie to jedna z tych alternatyw, które pozwolą Wam oszczędzić czy na energii, czy na ogrzewaniu, jeśli sami zaczniecie o nie dbać, o te własne jak gdyby tutaj źródła pozyskiwania, czyli kwestia zielonej energii, tak, czyli kwestia fotowoltaiki. Temat, który do tej pory nie ruszaliśmy, czyli kwestia związana z wiatrakami. To jest akurat coś, co uważam, że to jest świetnym jak gdyby tutaj kierunkiem. Jeśli tylko i wyłącznie ktoś z Was ma możliwość, to przecież wiadomo, że takie nieduże wiatraki można sobie założyć u siebie. Oczywiście wiadomo, że to wszystko jest być może skierowane, ktoś powie, dla właścicieli domków jednorodzinnych, powiedzmy, no dla rolników, tak, czy dla osób, które dysponują jakimś tam arealem, na którym można te panele ustawić, taką instalację, tak, czy mają gdzie założyć choćby nawet ten wiatrak. W przypadku mieszkańców bloku uważam, że temat tutaj jak najbardziej jest też, powiedzmy, że do zaimplementowania. No przecież te dachy w tych blokach mają też jakąś tam powierzchnię, którą można by było wykorzystać. Tam przecież też można założyć pewnie jakieś wiatraki, może mniejsze i więcej wiatraków niż jeden duży, tak? Bo to też są jakieś ograniczenia związane z kwestią prawa budowlanego, ale przecież spółdzielnie mieszkaniowe czy zrzeszenia tam prywatnych, powiedzmy, właścicieli, które zajmują się zarządzaniem takimi nieruchomościami, w ramach pobierania opłat też dysponują i budżetami remontowymi i takimi. No w związku z tym myślę, że tam też jest dosyć duże pole do popisu dla kreatywnych tutaj prezesów takich spółdzielni, żeby również starać się implementować te rozwiązania. Przecież one mogą w zupełności gdzieś tam iść w stronę zasilenia, choćby nawet oświetlenia na klatkach schodowych, tak? Czy kwestia, no, w jakimś tam stopniu, żeby pozwolić tutaj wchodzić w przestrzeń gospodarstwa domowego, nie tylko tych domów jednorodzinnych, tak, które mają własne działki, własny dach i sami o tym decydują, ale też również tam, gdzie jest trochę więcej osób, które o tym decydują, zarządzają i mieszkają w tych obiektach. W związku z tym myślę, że temat jest naprawdę bardzo, bardzo rozwojowy. Już to nie jest tak, że to już jest tylko to, co ja mówię, myślę, tylko po prostu ta informacja do Was dociera ze wszystkich stron. Myślę, że taka zajawka w kwestii tematu, co tam się u nas pewnie za chwilę będzie działo, jak już dojedziemy sobie na miejsce. Myślę, że też zrobię tam materiał i porozmawiam sobie, zajrzę może trochę tak przez rękę i dowiem się, co i jak w kwestii tego naszego pieca. No i na pewno z całą pewnością będę się z Wami na bieżąco dzielił informacjami. Słuchajcie, trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco i serdecznie jak zawsze i widzimy się w takim razie na kolejnych odsłonach. Cześć!